Proszę Państwa, no Tomaszów to już jest wręcz historia. W tym roku obchodzimy ćwierć wieku grania Tomaszowa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a więc można by śmiało powiedzieć, całe pokolenie, które urodziło się, wyrosło, wychowało i ma swoje już pewnie dzieci, no cały czas jest z orkiestrą, pewnie wielokrotnie korzystało również ze sprzętu zakupionego przez orkiestrę. Jak byś ocenił zainteresowanie? Tomaszowian. To znaczy zainteresowanie jest niezmienne od wielu, wielu lat. Myślę, że najbardziej właściwym odczuciem tego zainteresowania jest to, ile zbieramy pieniędzy. Co roku coraz więcej. Ja ciągle powtarzam i w tym roku powtórzę to samo. Nie gramy oczywiście po to, żeby bić rekordy, ale te pieniądze, które zbieramy, są właśnie tym odzwierciedleniem, ile sprzętu można konkretnego później za te pieniądze kupić. W związku z tym serce się cieszy, jeżeli jest jego coraz więcej, a przypomnę, w tamtym roku pobiliśmy taki kolejny rekord 200 tysięcy złotych. Jechaliśmy do Warszawy jeszcze 199, ale później doszły pieniążki z e-skarbonki, do której też zachęcam wszystkim, aby i w tym roku wspierać nas przez internet, jak również z Allegro Charytatywni, gdzie wystawialiśmy z troszkę różnych przedmiotów i w sumie to pozwoliło na przekroczenie 200 tysięcy. Jak wygląda akcja tomaszowska pod względem organizacyjnym? No, pod względem organizacyjnym to zawsze rok w rok się tutaj borykamy z różnymi problemami. A to dlatego, że no, robimy to całkowicie wszyscy społecznie. Nie jesteśmy jakąś firmą, prawda, która potrafi to robić profesjonalnie. Robimy to na miarę własnych sił i możliwości. I wtedy przy takim działaniu jest potrzebne wsparcie wielu, wielu dobrych serc, wielu sponsorów. Wielki ukłon w stronę władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego, bez których w tym roku nie zagralibyśmy, bo no, byłby problem z organizacją koncertu. A tak to jak Państwo widzicie, jesteśmy w pięknej arenie lodowej w spółki miejskiej, która gra z nami. Nie spodziewaliśmy się tak wspaniałego obiektu, nie spodziewaliśmy się tak miłego podejścia ze strony pana prezydenta, ponieważ no, bez tego byłoby ciężko. A z kolei, no niestety, i należy tutaj o tym wspomnieć, bardzo sposób negatywny zostaliśmy odebrani przez władze powiatu. Pan starosta całkowicie zrezygnował z jakiegokolwiek udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No trudno to zrozumieć, bo jesteśmy jako fundacja chyba jedną z największych organizacji charytatywnych działających i organizujących tego typu przedsięwzięcia praktycznie na całym świecie. Gdzie byśmy nie spojrzeli, orkiestra gra, a nagle no, władze nasze, które powinny reprezentować wszystkich mieszkańców powiatu, uznają, że nie ma potrzeby brania udziału w tym. Oczywiście nie chodziło o to, żeby w jakiś wielki sposób wspierać orkiestrę, nie wiem, jakimiś pieniędzmi, prawda? Nie. Wystarczyło udostępnić jedną z pomieszczeń, gdzie, proszę Państwa, na dobrą sprawę udostępnia się na wiele różnych, czasami śmiesznych imprez, a no niestety Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie została uznana za tą właściwą, która mogłaby z pomieszczeń władz powiatu skorzystać. To jest smutne, ale jest zawsze to ale. Czasami takie działania też potrafią zmobilizować zarówno nas jako organizatorów, jak również inne podmioty, które się włączają. I jak się okazało z tej dobrej strony, ponieważ gramy nie jeden dzień jak w latach poprzednich, a gramy w sumie 3 dni od czwartku, zaczęliśmy w klubie 6x9, w dniu wczorajszym, w sobotę, Galeria Tomaszów. No i dzisiaj oczywiście piękny finał w arenie lodowej. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Polsce gramy z dobrego serca i każdy wrzuca swój datek taki, jaki uważa za właściwy. Nikomu nie mówimy, że jest on za mały, nikogo też nie wstrzymujemy, żeby wrzucił większy, jeżeli go na to stać i chce wspomóc działania fundacji właśnie w tym roku na rzecz sprzętu wysokospecjalistycznego do ratowania dzieci podczas operacji specjalistycznych. Szczególny finał. Tutaj też należy podkreślić, że te pieniądze nie trafią do wszystkich szpitali, trafią do tych, w których takie operacje specjalistyczne się przeprowadza. Więc czasami pytania, a co z tego ma Tomaszów, ile wpłynęło do szpitala w Tomaszowie, no nie mają pełnego odniesienia, ponieważ nasze dzieci również korzystają z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, z tych szpitali specjalistycznych, poparzeń w Bełchatowie, no można wymieniać ich wiele. I tam właśnie taki sprzęt jest potrzebny. Potrzebny w takich sytuacjach najbardziej newralgicznych. Natomiast Tomaszów też korzystał ze sprzętu Wielkiej Orgierstwy. Nie tylko nasz szpital, bo tam trafiał sprzęt, ale również przypomnę, sprzęt trafiał do Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, gdzie był zakupowany po jednym z finałów, jak również wcale nie tak dawno ośrodek pomocy społecznej, który skorzystał wtedy, kiedy orkiestra grała również dla seniorów. Także jesteśmy też na tej liście, ale tak jak mówię, to nie tylko Tomaszów. Nasze dzieci, my sami leczymy się nie tylko w Tomaszowie. W Tomaszowie nie brakuje ludzi o wielkim sercu. Tak, tak, oczywiście, że tak. Gdyby nie ci ludzie, gdyby nie to wsparcie, to też nie byłoby takiego zapału, bo jeżeli coś się robi, to chce się widzieć efekt. Ja mnie już od 19 lat napędza właśnie to wsparcie, to co pani nazwała, że musimy zagrać. Ci ludzie chcą zagrać, oczekują tego, że ktoś się tym zajmie, ktoś to zrobi. W historii też mieliśmy różne przypadki. Czasami było tak, że Dom Kultury oglądał się na PCK, PCK na jakąś inną jednostkę, później w sumie harcerze wspólnie robili to z PCK. No i tak od pewnego czasu zostało, że harcerze zostali sami na polu bitwy, ale sami w sensie organizacyjnym, bo tych podmiotów wspierających jest bardzo dużo. Tak jak wymienialiśmy tutaj już ze sceny również i dzisiaj, ta lista sponsorów, tych podmiotów, które nas wspierają nie tylko finansowo, ale poprzez własne usługi, poprzez to, że coś zrobią na rzecz orkiestry, jest bardzo długa. Można by naprawdę dużo, dużo wymieniać. Oczywiście jeden bardziej, drugi mniej, ale przecież właśnie o to chodzi, abyśmy byli różnorodni, a jednak wszyscy patrzyli w tym samym kierunku. Panie Bogdanie, pozwolę sobie jeszcze wrócić do naszego szpitala, ponieważ wystarczy tylko przejść przez oddziały naszego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Tam naprawdę jest moc, powiedziałam, moc serduszek ponaklejanych, czyli to już uwidocznia, jakiej pomocy nasz szpital uzyskał w związku z orkiestrą, prawda? To znaczy, ja powiem więcej, dlaczego starostwo, które jest organem, który finansuje... Jest mecenasem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dokładnie tak, jest to jednostka powiatowa i w związku z tym to właśnie władzom powiatu powinno zależeć na tym, aby znaleźć wokół siebie takie podmioty, które chcą go wesprzeć w tych działaniach, prawda? Natomiast tutaj, no cóż, nie chcę w ogóle wymyślać, dlaczego tak się dzieje, że powiat jest zupełnie niezainteresowany tym i podchodzi do tego obojętnie. Ma pani rację, przechodząc przez szpital widać bardzo dużo serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ten sprzęt trafia do szpitala wielokrotnie. To jest namacalne. Również tutaj należy wspomnieć o opiece tej medycznej. Lekarze są całym sercem i duszą za tym, aby właśnie takie programy medyczne powstawały, w których oni mogą uzyskać sprzęt, aby lepiej leczyć, aby lepiej nam pomagać. I tutaj no, działanie takie, które nie wspiera takiego postępowania jest no, niezrozumiałe. Naprawdę ja nie jestem w stanie po prostu zrozumieć, dlaczego władze reprezentujące mieszkańców powiatu tak postępują. Prezydencie Tomaszów, tomaszowianie po raz kolejny włączają się w wielką, szlachetną akcję. No i to porządnie po raz kolejny, ponieważ to ćwierć wieku już dzisiaj właśnie strzeliło 25. raz Tomaszów Mazowiecki gra dla Orkiestry Świątecznej Pomocy.
w naszym tomaszowskim szpitalu jest dość dużo sprzętu zgromadzonego dzięki środkom Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie mogło być inaczej. Ważną cechą każdego człowieka jest wdzięczność. Możemy zupełnie porównać tą akcję, ilość tomaszowian do Dni Tomaszowa. Bardzo się cieszę, ponieważ jak jechałem tutaj na nasz najpiękniejszy obiekt w Tomaszowie, na obiekt Areny Lodowej, to naprawdę niemalże całe Błonia już zajęte są autami. U mnie od razu zapala się lampka, w jaki sposób zorganizować parkowanie samochodów w momencie, kiedy jeszcze za chwilę pojawi się tutaj Wodny Park Zdrowia nieopodal, a też gdzieś ludzie będą musieli zaparkować swoje auta. Ale to dobrze, że jest tyle osób, to dobrze, że przyjeżdżają oni autami, choć wolałbym, żeby korzystali z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Panie prezydencie, dlaczego warto pomagać? Zawsze warto pomagać. Ta ilość osób pokazuje, że Polacy, a tomaszowianie też są przecież Polakami, potrzebują wspólnoty, potrzebują takiej stabilizacji, spokoju i chcą być razem po prostu. I dlatego nas, myślę, w tym roku jest również tak dużo. To jest taki właśnie rok wspólnotowy. Brakuje nam tej wspólnoty. Zamykamy się w swoich smartfonach, swoich tabletach, a nie poświęcamy czasu drugiemu człowiekowi. A to pokazuje, że jednak potrzebujemy tego drugiego człowieka i bez tego drugiego człowieka życie nie ma w ogóle sensu. Czy pan sobie wyobraża, że tomaszowianie, w ogóle Tomaszów, mógłby się nie włączyć w tę akcję? No nie wyobrażam sobie, dlatego gramy w Arenie Lodowej. Kamila, śpiewasz dzisiaj na wielkiej akcji, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak, śpiewam i bardzo się z tego cieszę, bo już po raz drugi mam okazję tutaj wystąpić razem z przyjaciółmi, no i wesprzeć tą akcję. Myślę, że warto pomagać, no bo wiadomo, raz do roku jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest to wielkie wydarzenie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo wielu artystów również z Polski wyjeżdża i prezentuje się na wielu innych szczeblach, wiadomo. Myślę, że to jest fajna inicjatywa, bo mamy okazję nie dość, że wystąpić, to jeszcze pomóc, także zachęcam wszystkich. A tak krótko, dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto pomagać? Bo nigdy nie wiadomo, czy my kiedyś tej pomocy nie będziemy potrzebowali, jak na przykład te wszystkie chore dzieci, albo nasze dzieci, nigdy nie wiadomo. Zresztą uważam, że jeśli coś od siebie dajemy, to zawsze wraca, także zawsze warto pomagać. Co usłyszymy dzisiaj? Bardzo przeróżny repertuar, bo trochę po polsku, trochę po angielsku, trochę też rockowego. Także wszystko po trochu, wszystkiego po trochu. Michał, to nie dożynki, nie famka, ale najbardziej szlachetna impreza, jaką prowadzisz. Dokładnie tak, witam wszystkich mieszkańców Tomaszowa i okolic. Tak, dzisiejsza impreza jest tą z imprez, na którą nie mogło mnie zabraknąć. Chciałem koniecznie przyjechać, zobaczyć, jak to jest w Tomaszowie. Byłem w Kielcach, byłem w Warszawie, byłem w Poznaniu, byłem w Krakowie, ale nigdy w Tomaszowie podczas takiego finału. Jak widać, publiczność dopisała, jest mnóstwo ludzi, którzy mają naprawdę ogromne serca, wspierają. Nie robimy tego ze względów politycznych, robimy to ze względu na dzieciaki, bo one są tutaj najważniejsze, dla tego sprzętu, który być może uratuje im życie. Jak się prowadzi taką imprezę? Jest dosyć chłodno, ale serca są gorące, to jest najważniejsze, myślę, przy takich wydarzeniach. Chyba tomaszowianie również mają wielkie i otwarte serca. Jestem, delikatnie mówiąc, w szoku, że tyle osób, tylu wolontariuszy, tyle osób w różnym wieku i starsi, i młodsi przychodzą, bawią się, śpiewają. To jest coś niesamowitego i to jest ważne. Warto pomagać? Nie ma nawet o czym mówić. Oczywiście, że warto. Pamiętajcie, dobro wraca. W każdej postaci.
to dzisiaj naprawdę od wielu, wielu uczestników tej imprezy słyszeliśmy, że dobro wraca i to jest prawda. Dokładnie tak. Ja myślę, że im więcej takich wydarzeń, im więcej takich akcji, tym lepiej nam jest. Te sytuacje mają nas wszystkich jednoczyć, jednoczyć Polaków, bez względu na podziały polityczne, bez względu na upodobania, bez względu na wszystko. Jesteśmy razem tego dnia. Tu nie ma opcji politycznych. Tu jest tylko dobre serce i pomoc drugiemu człowiekowi. I to jest najważniejsze. Czerwone serce. Razem z dzieciakami. Macie mocne uderzenie, śpiewacie heavy metal, ale nazwa Orchidea jest bardzo delikatna. No tak, to tak wzniklo. Jednou to tak wymysleli a tak zůstalo. My jsme chtěli mít delikatní název, ale naši hráči jsou většinou tvrdšího razu, takže hrajeme to, co nás baví, s měkkým názvem. Ale ta Orchidea chyba też dobrze, chyba dużo mówi o was samych, bo do dzisiejszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to serce w tej nazwie waszej chyba aż dźwięczy. Jesteśmy romantycy, ano. Tak. Czyli strzał w dziesiątkę. Także tak, no, gramy, kiedy jest potrzeba, jest to wielka zabawa, a serce mamy w to, że jak jest możliwość gdzieś pomóc, tak jedziemy. Dlaczego warto pomagać? Warto pomagać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest wspaniały pomysł i dla nas zaszczyt, że możemy pomóc taką formą. Zaszczyt wielki. I dla nas też zaszczyt, że was możemy gościć. O, wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję. Jesteśmy jako radzi, a wspaniali ludzie, wspaniała organizacja. Dziękujemy. Od jak dawna gracie, śpiewacie? Egzystuje zespół, egzystuje 16 lat. No to już ładny kawałek czasu. Krasne, to jest, jesteśmy młodzieńcy dopiero, no tak. Do kogo dotrafiacie, do jakiego pokolenia? Pokolenia, no, może osłowić młodych ludzi, a i starszych, także my jesteśmy radzi za każdego fana, także kto chce, może nas polubić na Facebooku. No a tam są wszystkie informacje o zespole. Tu dzisiaj wszystkim nogi chodziły, nam też. No, tak, my dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Super. Także naprawdę świetne uderzenie, świetna muzyka, zagrzewająca. Jeszcze jedno, bardzo dziękujemy za cały zespół. Dziękujemy. Tak. Wasze może... Pytamy się zawsze, wasze marzenia, czego wam możemy życzyć? To zdrowie. Zdrowie to tylko to, co potrzebujemy, nic innego. Tak. Tak, tego się nie da kupić, faktycznie. Ano, ano. Bo grać będziemy do tej doby, dokud zdrowie powoli, także jedynie tak. Z całego serca wam życzymy zdrowia, ale także i większej ilości fanów i sukcesów. Tak, za każdego fana będziemy radzi, także fanowie muszą polubić, jak już sam mówił. Dziękujemy. Przedstawiamy się. Miloš Viktora. Tomáš. Indra. No ja jsem Tomáš, ahoj. Martin Buchta. No takže dla všech měškanců Tomášova do zobaczenia někdy příště. Ahoj. Pomagać, bo dobro wraca.
podwojoną siłą i trzeba pomagać. Dlaczego warto pomagać? Warto pomagać, ponieważ dobre uczynki się spełniają. Nie wiem, ale... Pomagasz? Pomagam. Mariusz, pomagasz? Warto pomagać. Każdy powinien, na ile może, niech pomaga każdemu. Twój ostatni dobry uczynek? Dołożenie trochę pieniędzy do puszki, na wośp. A w domu? W domu pomaganie rodzicom w obowiązkach. Sprzątanie. To też dobre uczynki. Czy to prawda? Prawda, prawda. Małe uczynki też się liczą. To są najważniejsze. Zacznijmy od małych, a później będą duże. Jak widzimy, włączyliście się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego? Ponieważ lubimy pomagać ludziom chorym i wspierać różne akcje charytatywne. Co daje pomoc innym? Szczęście i radość. Od jak dawna włączacie się w tę akcję? Od dzieciństwa. Teraz dorosła jesteś? Dziećmi jeszcze jesteście, czyli od ilu lat? 4. To ile miałaś lat wtedy? Po raz pierwszy, kiedy zagrałaś? 4. A ty? Ja już od chyba 6, jak już jeszcze byłem dzidziusiem i nie miałem chodzić, to wtedy tata wsadzał mnie w wózek i też pomagałem. Jak byście zachęcili innych do pomagania? Trudne pytanie trochę. Po prostu warto pomagać, bo każda złotówka się liczy, bo gdy jest się chorym, to dla takiej osoby to może przynieść wielkie szczęście. Czy dobro wraca? Tak. Jak dużo chętnych jest do wrzucania w te wasze puszki? Jak byście ocenili? W miarę dużo. Dużo. Przedstawcie się. I nazywam się Karina Borkowska. A ja Przemek Borkowski. Chmielu, dzisiaj wszyscy grają z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tomaszów także. Czy ty również? Oczywiście, już jestem właśnie po koncercie i jak najbardziej uważam i szczerze w to wierzę, że trzeba pomagać, bo dobro wraca do nas, także nie żałujmy tych złotóweczek, to każda jedna, która zostanie wrzucona do puszki i tak wróci. Może nie jutro, nie za dwa dni, ale za 2-4 lata to wszystko wraca, a tym dzieciom na pewno się to wszystko przyda. Dlaczego warto pomagać? Kurczę, to jest taki wyższy cel, nie? Człowiek naprawdę się dużo lepiej wtedy czuje. Pomagając, no to właśnie pomagamy drugiej osobie. Czasami brak słów, prawda? To są te emocje. Jak to opisać właśnie, nie? Ale pomagając komuś, sami sobie też pomagamy. O, to chciałem powiedzieć, bo wtedy się dużo lepiej wewnętrznie czujemy i myślę, że to jest bardzo ważne. Łatwiej pomagać, abyśmy nigdy my nie musieli chcieć tej pomocy, tak? I o nią prosić. No różnie się to w życiu układa. Ja akurat bardzo dużo pomocy takiej otrzymałem, także pewnie bym tutaj nie mógł stać z wami przy tej kamerze, jakby nie pomóc ośrodka Monar. I dlatego tak czuję wewnętrznie, że muszę teraz po prostu pomnożyć tą pomoc i rozdawać ją, gdzie się tylko da. Jak innych zachęcić? No myślę, że to, co powiedziałem, to już jest wystarczające, nie? Że to naprawdę, nawet podchodząc do tego w taki egoistyczny sposób, to nam się po prostu opłaca, nie? Pomaganie opłaca, bo to gdzieś wcześniej czy później wróci do nas zawsze.